Siemanko, ja jestem Przemek i dziś lecimy z czymś kompletnie nowym. Bo na kanale zobaczycie totalnie najlepsze reakcje w Minecraft. Serię możecie kojarzyć z Brawl Starsa, ale tutaj nie będą to reakcje na trafienie postaci. To będzie coś o wiele lepszego i tylko to mogę na razie zdradzić. Po prostu musicie oglądać ten odcinek do końca. Jednego jestem pewien, na pewno się nie zawiedziecie. A jeżeli chcesz wygrać 30 zł PSC, które możesz wydać sobie na fałdolce, na gemy, czy na co tam tylko chcesz, na jakieś głupotki, no to oczywiście zasady jak zawsze. Sub z dzwonem, like pod filmem, komentarz dotyczący odcinka oraz musisz także dołączyć do mojego Discorda, do którego link macie w przypiętym komentarzu. Tam pojawią się wyniki, no także nie możecie tam po prostu zabraknąć. Jedziemy z tym śledziem. Znacie to uczucie, gdy chcecie otrzymać tak bardzo jakiś prezent, że codziennie o nim myślicie? Ten ziomeczek dostał prawie zawału, gdy dowiedział się, że na urodziny otrzymał Minecrafta. Jego reakcja przechodzi ludzkie pojęcie i po prostu musicie ją zobaczyć. On to się cieszy, jakby wygrał co najmniej 1 000 000 zł. Oh, I'm so happy! I'm so happy! Widzicie, tak właśnie wyglądają prawdziwe łzy szczęścia. I'm so happy! I knew this was gonna be! Can I play this right now? Podziękować? Jego reakcja to chyba tutaj mówi sama za siebie. On tą reakcją w ogóle tym, że się cieszy, dziękuję przecież wam rodzicom. No halo, dajcie już chłopowi spokój. Thank you! I win so long for this. A jaki jest wasz wymarzony prezent? Może uda mi się go spełnić? Dajcie znać w komentarzu na dole. Jeżeli chcecie zobaczyć coś, co zryje wam banie, to dobrze trafiliście. Zapraszam bardzo serdecznie, tylko że spokojnie ustawcie się w kolejce, żeby nikt zrytej bani dwa razy nie dostał. A tak na poważnie już, no to tutaj starszy brat poleciał totalnie po całości. Postanowił w jego urodziny, słuchajcie, no w urodziny zniszczyć mu jego ulubiony miecz z Minecrafta. Popatrzcie tylko, jak na to zareagował. Nie wiem, co ten starszy brat ma w głowie, ale mi szkoda tego chłopca, tak po prostu, no. Czy on nie widzi, jak jemu bardzo zależy na tym w ogóle mieczu z Minecrafta? No co trzeba mieć w głowie, to trzeba być normalnie, nie wiem, z wyrolem najgorszym, no co to za brat w ogóle, halo, proszę wyjść stąd. Stop! I'll get you one. Hey, I'll get... Wait, stop it! I jeszcze te śmiechy w tle, no czego się śmiejecie, zdjąć wam ten uśmiech z twarzy, cwaniaki, dawajcie. Takiego brata to ja nikomu nie życzę i to jeszcze we własną rodzinę, no co za dzban, co za dzban. Nie no, ja teraz się wkurzyłem, ja normalnie lecę do tej Anglii, czy gdzie oni tam nagrywali, normalnie wyzywam go do oktagonu na Fame MMA, dawaj, dawaj, tutaj nikt nie będzie mieczy z Minecrafta mi tu niszczył. Wkurzyliście teraz potężnego Przemka, oj, oj, wkurzyliście. Jednak prawdziwy gracz Minecraft nie da sobie w kaszę dmuchać. Gdy ktoś obraża jego grę, jego honorem jest walka. Ja. Minecraft! Szybka reakcja i od razu pogonieni zostali. Nie będzie tu nikt mi Minecrafta obrażał. Generalnie to musiałem wyciszyć tutaj ten mały fragmencik, ale możecie się domyślić, co on tam krzyczał. Tak naprawdę łagodnie mówiąc, tak łagodnie, no to głupi Minecraft, ale to naprawdę jest najłagodniejsza wersja z łagodnie. Także jak widzicie, nie warto zadzierać z graczami, bo zobaczcie, jaka jest ich reakcja.
Szkoda tylko, że to nagranie nie trwa dłużej, bo chętnie bym zobaczył, jak ta cała akcja się skończyła, no i kto oczywiście wygrał. A waszym zdaniem wygrali Minecraftowcy, czy ci nie Minecraftowcy? Obstawiajcie w komentarzach. Czasem jednak Minecraft niektórym myli się ze światem realnym. I tu serio, nie żartuję teraz. Są takie osoby. Ten chłopak myślał, że jego życie to jest gra komputerowa, że on nadal nie wyłączył i zaczął gadać naprawdę głupie głupoty. Jego brat po prostu zwrócił mu uwagę, no to wiecie, jak ten zareagował? Zaczął się na wszystkich drzeć jak jakieś podarte prześcieradło. It's over a video game, you realize he won't care at all. It's Minecraft! You need to shut your mouth! What am I doing wrong? You're teaming up with the biggest in the universe! Just put that down. I will defend my brother with my life and I'm not letting him get in my way. Razem z moją żoną? Oj, chyba serio ci się światy pomyliły. Za dużo tu Minecrafta zdecydowanie weszło. Żonę to ty możesz mieć w Minecrafcie, co najwyżej na jakimś serwerze czy gdzieś tam. I'll defend my brother with my diamond sword in Minecraft. Może nie diamentowym mieczem, ale klapką na muchę, już jak najbardziej, można jeszcze jak. I wish your parents would actually punish that. Ciebie powinni ukarać, bo robisz tylko złą reklamę graczom Minecraft, no. I didn't call you any mean names, I didn't hit you, all I did was kill you in a video game. Przerwa od tej gry zdecydowanie dobrze ci zrobi, tak mi się wydaje. Reakcja numer 5, a tam Marcin Dubiel. Nie no, Dubiela nie ma, ale mamy też pranksterkę roku, która wkręcała młodszego brata, że usunęła mu Minecrafta. Hehe, śmieszna. Jego reakcja na to wszystko była po prostu kozacka. Yeah, let me try it again. Minecraft. What do you want to play Minecraft? Why do you want to play Minecraft? Stop. Why do you want to play Minecraft? Because that's my favorite game. I told you I deleted it. Okay. You can't play if I deleted it. Didn't. Yes, I did. No, I didn't. You saw what was just on it, what I it did. Dad. Then you're not gonna be able to play it. Powiem tacie i będziesz mieć szlaban, okej? Zobaczysz i elo bands. Look, it's not on here. Look, see? Yes, it is. I see Minecraft. Look, where is it? Let me have the control. Oh, look, Skate 3. No, that's not Minecraft. Where is it at? Oh, down there. A co to było? Co to w ogóle za dźwięki, co? Mi to przypomina jakąś żabę normalnie. A wam co przypominają te dźwięki? Dajcie znać w komentarzach, bo oczywiście jestem ciekawy waszej niesamowitej kreatywności. Tata? Oh wait, I'm gonna do it right now. Tata to co najwyżej może ci powiedzieć, gdzie jest koszulka, żeby się założył w końcu, no. Zobacz inne moje filmy, które właśnie teraz ci się wyświetliły. Jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to jest znak. To jest znak, że odcinek przypadł ci do gustu. Dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić oczywiście moich kolejnych super materiałów. Pamiętaj, aby zaobserwować mojego Insta, PBG, link w opisie, no to jak zawsze. Miłego dnia i siemaneczko, ho ho!